Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj moim wspaniałym gościem, ulubionym i lubianym przez Państwa jest Zbyszek Rećko. Dzień dobry, Zbyszku. Dzień dobry, witam serdecznie i ja też bardzo lubię z Tobą rozmawiać, Agnieszko. Tak, bo mamy nadzieję, że tak jak dla nas to, o czym rozmawiamy, jest inspirujące, tak samo inspirujące będzie dla Państwa. Natomiast dzisiaj chcemy podjąć temat poczucia własnej wartości. Od strony analizy transakcyjnej, czyli ja generalnie mam taki pomysł, żeby poczucie własnej wartości pokazać w różnych rozmowach, pod różnym kątem, gdyż temat jest nieprawdopodobnie ważny i możliwy do eksplorowania. I to, na czym chcemy się dzisiaj skoncentrować, to dlaczego my nie mamy poczucia własnej wartości. My czasami nazywamy to zaniżonym albo wysokim poczuciem własnej wartości, a moglibyśmy powiedzieć tak czasami zero-jedynkowo, że mam albo nie mam. I to, jak my definiujemy poczucie własnej wartości, zaczynając od tego, że gdybyśmy popatrzyli na to od strony takiej definicyjnej, to mamy sporo zamieszania. Czym jest poczucie własnej wartości, czym zaufanie do siebie, czym godność osobista i tak. Jak to definiuje analiza transakcyjna? No, analiza transakcyjna to wiesz, na te wszystkie kwestie, które poruszyłaś jakoś we wstępie, to po pierwsze powiem, no, żeby źródeł doszukiwać się tego poczucia własnej wartości, to jak zwykle analiza transakcyjna zaprosi do tego okresu dzieciństwa, żeby się poprzyglądać, co myśmy w tym dzieciństwie dostali i na czym to poczucie wartości było budowane. Ale jakby zaraz może do tego dojdziemy, bo kolejna rzecz, która też mi się pojawiła w tym, co powiedziałaś, to zawyżone poczucie wartości. I ja sobie tak myślę, że nie ma czegoś takiego jak zawyżone poczucie wartości. Tak. Że to tak samo, jak nie można powiedzieć, że ktoś jest zbyt zdrowy. Że my możemy mieć po prostu stabilne poczucie wartości. A kiedy widzimy kogoś, kto ma zawyżone poczucie wartości, jakoś obserwujemy go po zachowaniach, to pewnie trzeba by było się przyjrzeć temu, że coś jest nie tak z jego poczuciem wartości. To znaczy, że próbuje jakoś zbyt ekspresyjnie być może je pokazać. I te poczucie wartości w analizie transakcyjnej, gdyby je tak sprowadzić do takich najwcześniejszych swoich doświadczeń dziecięcych, jest związane z takim przyzwoleniem i pozwoleniem sobie na istnienie w takiej postaci, w jakiej jestem, takiej bezwarunkowej. To jest to, co ja dosyć często powtarzam i co budzi sporo kontrowersji, że poczucie własnej wartości to jest moje prawo do tego, żeby żyć i to jest moje prawo do tego, żeby być. W takim kontekście mam prawo do autentyczności, mam prawo do swoich wyborów, w ogóle mam prawo do siebie, a co za tym idzie, oczywiście, mam prawo do dobrego życia. Natomiast to, co jest kluczowe, to ten aspekt poczucia własnej wartości, mam prawo do bycia, co wcale nie jest takie oczywiste dla wielu osób z punktu widzenia tego, co my właśnie, tak jak zaczęłeś mówić, w dzieciństwie słyszeliśmy. Tak, i to jest takie, no, powiedziałbym, podstawowe. Czyli generalnie no, to poczucie wartości w analizie transakcyjnej jest czymś, czego ja no, w żaden sposób nie muszę już udowadniać. Ono jest jakby trochę przyrodzone. Ja jestem, rodzę się jako jednostka z wartością. Rodzę się wartościowy, bezwarunkowo. No, oczywiście później spotykają mnie w życiu rozmaite historie, które niejako zmuszają mnie do tego, żebym ja no, podjął jakieś decyzje takie wewnętrzne związane no, z tym poczuciem wartości, tak? Czy to rzeczywiście jest tak, czy to rzeczywiście jest tak, że ja nie muszę szukać tych dowodów na poczucie wartości? No to zależy też od tego. No, od tego całego kontekstu naszego dzieciństwa, dorastania do tego wieku dojrzałości. No, a potem oczywiście następstwa w dorosłym życiu. To jest, mam prawo do tego, żeby być i zasługuję na to, co najlepsze. Mi przychodzi do głowy takie
No, moje ulubione zdanie Erika Berne, twórcy analizy transakcyjnej, że wszyscy rodzimy się książętami i księżniczkami i jesteśmy nimi tak długo, aż nasi rodzice nie zamienią nas w żaby. Czyli Żaby. tak, czyli że to jest to, że to jest to, co dotyka wielu ludzi. Kiedy ja mówię, godność królewska jest w nas wpisana, bo życie jest wartością. I godność życia jest po prostu to, co ty mówisz, niepodważalna. Natomiast następuje taki moment, w którym no właśnie rodzice zamrażają w nas to życie. I chcielibyśmy teraz porozmawiać o tym, co to znaczy, że można nam odebrać poczucie własnej wartości albo zatrzymać myślenie o tym, że jesteśmy ważni i wartościowi. No, od najwcześniejszych tych lat dzieciństwa, w zasadzie od momentu urodzenia, a są teraz też bardzo ciekawe badania, które z nurtu analizy transakcyjnej, tak zwane badania zero, które próbują udowodnić, że tak na dobrą sprawę poczucie wartości jest kształtowane jeszcze przed narodzeniem, w okresie prenatalnym. w okresie prenatalnym. No, ale może to pominimy. Natomiast no, od momentu urodzenia my jako jednostki czerpiemy rozmaite sygnały od najważniejszych dla nas osób. No, uznajemy emocjonalnie te najważniejsze osoby. To są te osoby, które mają nam dostarczać opieki, tak? Czyli mają nam dać poczucie tego, że jesteśmy w bezpiecznej przestrzeni, w bezpiecznym miejscu. I od samego początku, od samego urodzenia czerpiemy masę sygnałów na temat tego, jak inni na nas reagują. I no my wtedy nie mamy pewnego zestawu, znaczy żadnego zestawu pojęć logicznych, takich, w których moglibyśmy dowiadywać się o sobie czegoś ze słów, z logiki jakiejś. W związku z tym przyswajamy to wszystko z poziomu emocjonalnego. I od najwcześniejszych lat dzieciństwa dostajemy te przekazy niewerbalne na samego siebie. Tak. A więc wszystko to, co od opiekunów do nas płynie, od opiekunów mówię w takim sensie, że to są jakoś emocjonalnie przez nas uznane osoby za dla nas ważne, takie istotne dla przeżycia. Te niewerbalne przekazy kształtują no, na początku naszą podstawową potrzebę, ale też nasze podstawowe przyzwolenie do tego, żeby istnieć. Tak. W związku z tym my od samego początku jesteśmy kształtowani pewnym zestawem zakazów, później też nakazów. I analiza transakcyjna wyróżnia 12 takich głównych zakazów, które my jako dzieci odbieramy z takich niewerbalnych przekazów od osób dla nas ważnych. Tym Czyli takim naj... poczekaj, to niewerbalnych, to oznacza, że to nie znaczy, że rodzic mówił te słowa, bo to jest bardzo ważne. To znaczy, że on miał to jakoś w postawie, że to było w jego głowie i pojawiało się w relacji do dziecka. Czyli to może być taka sytuacja, w której, bo to chodzi o to, że to są takie nakazy i zakazy, które w ogóle podważają prawo do istnienia. I to jest, no powiedzmy to bardzo wprost, to jest o tym, czy było się chcianym dzieckiem, takim, na które rodzice czekali z radością i no jest taką pełną miłością i akceptacją, czy to była historia, w której no dziecko jakoś było kłopotem, przypadkiem, wyjątkiem, przydarzyło się, to nazwijmy to po imieniu, bo to się po prostu wydarza. I warto o tym wiedzieć, że rodzice reagowali no, ze swojej bezradności i bezsilności tego, jak umieli najlepiej, ale to nas bardzo mocno ukształtowało. Tak, to jest ważne, co powiedziałaś, ponieważ my na poziomie zachowań możemy obserwować troskliwych rodziców. Tak. Takich no, zabezpieczających podstawowe potrzeby życiowe, czyli mamy karmiącą piersią, tatę, która mówi kocham cię, tak? Który przytula. Natomiast na poziomie tym niewerbalnym i takim nieświadomym widać niechęć
Widać niezgodę na tą na przykład bliskość. Widać napięcie albo przeżywa się napięcie w kontakcie z tym dzieckiem z różnych powodów. To znaczy u opiekunów mogło nie być psychologicznej zgody na pojawienie się na przykład potomka i niewerbalne przekazy będą trafiały do dziecka. To znaczy dziecko, które nie może odczytać werbalnych przekazów, bo ich po prostu nie rozumie. Nie rozumie tego słowa kocham cię, natomiast zrozumie, w jaki sposób te słowo zostały podane. To jest... Ono co prawda najada się pokarmem, natomiast psychologicznie nie syci się tym, że jest karmione z potrzeby ważności, z potrzeby tego, że ma prawo tutaj być. No i że jest ważne i chciane, i ty to pięknie nazwałeś, że w konsekwencji tego, jeżeli my dostajemy, no właśnie ten przekaz i różne przekazy, o których zaraz powiemy, to my po prostu sabotujemy dar życia, czyli tak. że to niskie poczucie własnej wartości albo brak poczucia własnej wartości w analizie transakcyjnej to jest brak wyboru życia, czyli że ja nie zasługuję na pewne rzeczy, ale że tak naprawdę to są ludzie, którzy często mówią, lepiej by było, gdyby mnie nie było. Albo innym byłoby lepiej, gdyby mnie nie było. Albo gdyby mnie nie było, to nie byłbym kłopotem. I tylko się zatrzymam na tym, co powiedziałeś, bo to jest szalenie ważne dla wielu osób, ponieważ do mnie dosyć często do terapii trafiają osoby, które mówią, kurczę, przecież miałem dobry dom, taki czuły, nikt nie bił, nikt nie krzyczał, rodzice byli, a jednocześnie czuję, że coś jest nie tak w moim życiu, jakoś nie mam satysfakcji, nie mam tej energii życiowej, nie mam tego poczucia szczęścia i zadowolenia, choć obiektywnie na zewnątrz wszystko jest, wydawałoby się ok, to w środku nie jest ok, bo nie ma tego poczucia bycia ważnym i nie ma tego poczucia, że no właśnie, że mój dar życia, czyli moje życie jest naprawdę wyjątkowe i że ja zasługuję na to, żeby być przyjęty, przyjęta. Tak, też przywołałaś taki kolejny zakaz do tego, zakaz kształtowany w dzieciństwie, jakim jest nie bądź ważny, bo nie istnieje i nie bądź ważny, to nie, one mogą być powiązane, te zakazy, ale one nie muszą być też tożsame. Opowiedzmy o tych zakazach, Zbyszku. Tak, no zaczęliśmy od tego podstawowego, który brzmi nie istnieje i to jest takie zaprzeczenie do podstawowego swojego prawa do istnienia, do bycia. I często jest też tak, i pewnie ty też masz takie doświadczenia w terapii, że bardzo dużo naszych trudności życiowych w dorosłym życiu związanych z zakazami ma pierwowzór i źródło właśnie w tym podstawowym zakazie. Dlatego, że my jako dzieci później sobie, no, zakaz nie istnieje i jest zakazem wymierzonym w życie. Tak. Natomiast no, naszym instynktem jest to, żeby jednak przetrwać. W związku z tym my jako dzieci musimy sobie jakoś wykombinować, co zrobić i na jakich warunkach żyć, co robić innego, żeby nie musieć korzystać z tego zakazu nie istnieje, czyli nie, żeby sobie nie zaprzeczyć temu życiu. I my kombinujemy rozmaite historie. Jedną z tych historii jest ten zakaz nie bądź ważny. Ponieważ my możemy sobie wybrać. Nie istnieje jest dla mnie bardzo zagrażające. To jest zrównanie mnie ze śmiercią, z unicestwieniem. W związku z tym ja sobie postanowię, że lepiej będę nieważny Tak. po to, żeby móc przetrwać. Podejmujemy dosyć taką złożoną decyzję psychologiczną z poziomu dziecka oczywiście. I w związku z tym, no później w dorosłym życiu, takim na poziomie obserwowalnym, słyszymy właśnie te osoby, które umniejszają, tak, swoją wartość, właśnie uznają, że one nie zasługują, że nie mają prawa, że nie powinny, że mają jakoś swój los zapisany, że gdzieś tkwią jakby w jednej przestrzeni i w jednym miejscu, no uznając, że one generalnie na nic więcej nie zasługują. Mogą tak robić właśnie po to, żeby nie musieć mierzyć się z tym podstawowym takim zakazem związanym z zakazem prawa do istnienia. To trochę tak
skomplikowanie to brzmi, ale właśnie zakazy takie są, że one są bardzo często ze sobą powiązane. Więc jeśli mamy ten zakaz podstawowy nie istnieje, to kolejnym zakazem, który w kolejnym etapie życia może nam być podany, to nie bądź tym, kim jesteś na przykład. O właśnie, nie bądź sobą, czyli to jest to, co powoduje, że ludzie zaczynają się dostosowywać i łącząc to z nie bądź ważnym, to mówią, wezmę cokolwiek, nie? Tak, wezmę Nie chcę cokolwiek. robić kłopotu, nieważne, co zjem, nieważne, co zrobisz, nie? Co chciałbyś zjeść, nie ma znaczenia, Tak. ponieważ to właśnie nie bądź sobą, ono się łączy z tym, nie bądź ważny, ale bo powoduje, że jakby znikamy siebie, żeby nie musieć być tym kłopotem, tak? Żeby nie dostawać tego, nie istnieje i nie chce cię widzieć. A to z kolei, sprawdzam, pewnie łączy się z kolejnym zakazem, nie bądź blisko. No bo jak Tak. Nie? jesteś blisko, to cię widzę. I widzę to, że ja tak naprawdę nie chcę i nie chciałem, żebyś był, bo jakoś to jest dla mnie trudne. I to, co jest w ogóle ciekawe, jak teraz rozmawiamy o tym, to tak mi się przypomina, że coraz więcej, zwłaszcza mam, ma odwagę powiedzieć takie zdanie, że właściwie ja już nie chciałabym drugiego dziecka. I że czasami to nie istnieje. I te wszystkie inne zakazy, ale to nie istnieje, jest takie najtrudniejsze, więc dlatego się na tym zatrzymuję, jest pochodną tego, że no nam nie powiedziano, jaki to jest trud i wysiłek mieć dziecko, że my żyjemy w ogóle w świecie, który oszukuje, że to tylko miło i wspaniale, a potem to dziecko no jednak mimo wszystko obrywa tym, że jest pewnego rodzaju trudem. Tak, to ważne, co powiedziałaś, że no w nas nie ma jakiejś gotowości, przyzwolenia też na to, żeby mówić o ambiwalentnych odczuciach związanych z potomstwem. Że trochę skrypt nam nakazuje, że to powinna być zawsze radość bez wątpliwości żadnych. Tak. I no, kiedy też nie ma przyzwolenia na to, żeby no musimy te, nie, te takie trudne emocje trochę w sobie pościskać. No one się nawarstwiają, w związku z tym też o wiele trudniej samemu sobie dać akceptację na to, że ja mam prawo mieć wątpliwości, że ja też mam prawo do swoich wyborów, że mogę też o tym opowiedzieć przed decyzją albo w trakcie tej decyzji, także to jest też okej. Ale to też może być związane z pewnym kolejnym na przykład zakazem, skryptem związanym z tym, no nie myśl. Nie myśl, a ja bym to jeszcze połączyła z nie czuj. Bo Albo nie czuj, tak. Tak, bo jeżeli ja nie czuję, to ja bardzo chcę, żeby moje dziecko nie czuło, bo to jest właśnie to, o czym ja bardzo dużo mówię, że my jako dorośli, jako rodzice nie wytrzymujemy dziecięcych uczuć, bo one są dla nas lustrem. W związku z tym potem mówimy te rzeczy, nie złość się, nie płacz, nie czuj smutku, nie czuj bezradności, nie czuj bezsilności. I teraz jak to się łączy z poczuciem własnej wartości, ten zakaz? No jeżeli ja nie czuję, to ja nie pragnę. A jeżeli ja mam poczucie, że zasługuję na życie, to ja mam pragnienia, ja mam potrzeby i ja je realizuję. A kiedy ja nie czuję i nie myślę, to ja nie zadbam o siebie i nie zadbam o swój dobrostan. Tak, to ten zakaz też może być związany z tym, nie czuj może być też związany z tym, że nie mogę czuć określonych uczuć. Na określone mam przyzwolenie, a na określone przyzwolenia nie mam. Na przykład kod kulturowy mówi, że dziewczynkom nie wolno przeżywać, nie wiem, jakiegoś rodzaju energii, złości, gniewu, chęci takiej ciekawości, eksploracji, a chłopcom odwrotnie. Zakazuje się wrażliwości, zakazuje się smutku, zakazuje się żalu, potęgując w nich takie odczucia związane właśnie z energią, czyli złością, gniewem i takim no, dążeniem do takim cudzysłowie sukcesu. Tak? Także nie czuj albo w ogóle powstrzymaj się przed przeżywaniem emocji, bo nie ma u nas na to miejsca. Ja tak właśnie
źle się czujemy z tym, że jak ktoś przeżywa emocje, albo dajemy zakaz na konkretny zestaw takich emocji, tak? Konkretnym osobom. Kolejny zakaz, który mogłoby powiedzieć, że lubię, bo widzę go dosyć często, to jest nie dorastaj. Nie dorastaj. Nie dorastaj. Albo nie bądź dzieckiem, bo to jeszcze drugi taki. Nie? Tak, nie dorastaj, czyli taki podany zakaz z poziomu rodzica, z poziomu opiekuna, który no, może jest trochę związany z rodzicem, który chciałby mieć w dziecku wciąż towarzysza do takich beztroskich zabaw. Nie dorastaj, a więc też z jakimś rodzajem lęku, że jak dorośniesz, to mnie opuścisz. To mnie nie będzie, to tak, a jestem mocno powiązany, zdefiniowany z tym, że jak dopóki jesteś dzieckiem, to ja mogę się spełniać na przykład w roli rodzica. W związku z tym, no, mamy później tak zwanych, w cudzysłowie, mamisynków, tak, córki tatusiów, które są wciąż pod jakimś takim parasolem ochronnym, nawet wbrew sobie, tak, bo to jest trochę też zaprzeczeniem sobie. Tak, nie dorastaj i po drugiej stronie jest też ten nie bądź dzieckiem, ale to trochę inny rodzaj zakazu. Zatrzymam się na tym nie dorastaj, bo to jest ważne, bo to jak można by było rozpoznać, że ktoś nam funduje taki zakaz, to na przykład kiedy słyszę od rodziców, wiesz, kiedy myślę, że moje dziecko kończy 18 lat i za chwilę wyjdzie z domu, to serce mi się kroi, to myślę, że umrę jak wyjdzie. Przecież to są bardzo straszne komunikaty, które powodują, że dorastający człowiek, młody dorosły, a potem już dorosły, no nie może żyć swoim życiem, bo to jest cały czas, wróćmy do tego, że my mówimy o zakazach, które zabierają możliwość wyboru życia, a co za tym idzie wyboru własnego życia. Że ja cały czas muszę być zależna od rodzica. I co ciekawe, to też się dzieje na takim poziomie bardzo delikatnym, opiekuńczym, nie? Czyli 18 lat, a ja robię kanapeczki, trójkąciki z uśmiechem z keczupu synusiowi, albo córeczka nie wie, jak się obsługuje pralkę i z jednej strony rodzic utyskuje na to, że dziecko jest niesamodzielne, a z drugiej strony na tym poziomie podświadomym robi wszystko, żeby to dziecko go nie opuściło, a potem mówi nawet te komunikaty, wiesz, beze mnie sobie nie poradzisz. Czyli to jest cały czas, żebyś tylko nie wybrał życia, które mogłoby być życiem poza mną. Jakie to jest sympatyczne. Tak, to są takie komunikaty wręcz brutalne, bo bardzo często słyszymy coś takiego, co brzmi, no ty sobie nigdy w życiu nie poradzisz, ty nigdy w życiu nie poprowadzisz domu, tak? No zobacz, ja tu muszę ogarniać wciąż twój pokój, ty nigdy tego sam nie zrobisz, nigdy nie będziesz potrafił tego zrobić. To są właśnie wszystko zakazy, które one są wprost nieformułowane, ale w zasadzie brzmią z takiego skryptu, trochę nieświadomie są przekazywane po to, no z pozycji takiej lękowej, czyli ja też nie umiem, osoba, która może podawać taki przekaz, no może sobie też nie wyobrażać samej siebie bez tej roli opiekuna, bez tej roli takiego, no powiedzielibyśmy bardziej ratownika niż opiekuna, tak, więc to są czasami tak bardzo brutalnie podawane te zakazy. I z tym łączy się z kolei znowu zakaz, no nie rób nic, tak, nie biegaj, bo się spocisz, nie podejmuj tych studiów, bo po co ci taki kłopot, nie wyjeżdżaj na Erasmusa, bo cię porwą, tak, czyli no właśnie nie rób, bo jak zaczniesz robić i zaczniesz być samodzielny, no to może poczujesz swoją wartość i mnie opuścisz. Tak, też w tym zakazie znowu jest pewien rodzaj lęku za tym zakazem, związany z tym, że boję się, że w wyniku tego, co ty robisz, coś ci się stanie. To znaczy, ja ci nie ufam, że ty sobie możesz doświadczać i nie ufam ci, że możesz doświadczać w sposób bezpieczny. Tak. Bo się często
często słuchać tak, na takim poziomie zabawnych przekazów, mianowicie, nie wiem, ktoś mówi, no muszę iść sprawdzić, co tam robi Zosia i powiedzieć jej, żeby przestała. Czyli ani my nawet nie wiemy, co robi Zosia, ale lepiej, żeby tego nie robiła. I to dziecko ten zakaz bardzo często odbiera z takiego poziomu, że dostaje znaki rozpoznania, dostaje dużo uwagi wtedy, kiedy jest zamrożone. Tak. Kiedy na przykład siedzi grzecznie, patrzy w smartfon albo w telewizor. Tak? Więc generalnie jest pod kontrolą, ponieważ nie przejawia żadnej aktywności, która zagrażałaby też osobie, która przekazuje te zakazy. I mamy kolejny zakaz, który jest bardzo kontrowersyjny. Chciałabym, żebyś go wyjaśnił. Jak to jest możliwe, że rodzic daje dziecku zakaz nie bądź zdrowy? To i trochę rodzic daje ten zakaz, ale trochę też dziecko uczy się tego zakazu w wyniku tego, że kiedy jest zdrowe, nie dostaje znaku rozpoznania i jest pomijane, natomiast ma skoncentrowaną uwagę na sobie wtedy, kiedy choruje. Dokładnie. I bardzo szybko sobie kombinuje, że żeby dostać te karmiące znaki takiego zauważenia, miłości, ważności swojej prawa do istnienia, to trzeba być po prostu chorym. W związku z tym, no, trzeba być chorym, nie wolno być zdrowym, tak? To trochę też w ten sposób dochodzi do tego, że ten zakaz się ukształtowuje w nas. Tak, i jest jeszcze jeden zakaz, który paradoksalnie, mimo tego, że mamy teraz duże możliwości, to jest zakaz nie miej swojego miejsca. To Nie jest przynależ. nie przynależ, tak. Czyli to jest ta grupa jest bez sensu, ci koledzy są beznadziejni, tamci znajomi są do kitu, ale to jest też o tym, że nie masz swojego miejsca w domu, nie należą ci się różne rzeczy, czyli że to są takie zdania, które rodzice mówią, wszystko co masz zawdzięczasz mi i jest moje, w związku z tym nic nie jest twoje. Tak, taki zakaz nie przynależ później tworzy takich outsiderów trochę, osoby, które są zawsze poza grupą, no trochę nie wychodzą swoimi ścieżkami, niby, no są jakby wszędzie, tak, ale właśnie też z tego powodu właśnie takiego podstawowego zakazu, że one nie dają sobie prawa do tego, żeby móc się zatrzymać. Też tak uznają, że wtedy, kiedy się zatrzymają, to tak czy inaczej nie będą akceptowane w tym miejscu, w którym się zatrzymali, tak? No, w domach często widać, że to są dzieci, które są non-stop gdzieś przesuwane. Tak. Nie mają swojego miejsca, tak? Raz są w tym miejscu, raz w drugim miejscu. Nie mają swojego pokoju, nie mają swojego konta, nie mają swoich zabawek. Wciąż muszą się czymś dzielić, tak? Wciąż potrzeby innych są ważniejsze niż te ich potrzeby. Takie właśnie chociażby związane z posiadaniem czegoś tylko i wyłącznie dla siebie, takiej tylko i wyłącznie swojej własności. Tak, i to zabieranie własności jest niezwykle ważne, bo to jest o tym, że niby kupujemy dzieciom ubrania, a tak naprawdę nie pozwalamy im nimi rozporządzać, tak? Rozporządzę, tak. Wszystkie. Ubieramy je za te ubranka, prawda? Później. Albo to są te wszystkie zdania, tak długo jak długo mieszkasz w moim domu, masz robić to, czego ja, to co ja chcę. Czyli to, co jest ważne, to to, że w tych zakazach też ukryta jest taka groza, że sam w sobie nie jesteś autonomiczny, nie poradzisz sobie, w związku z tym one zamrażają w nas życie, no a zamrożone życie nie może się rozwijać. Czyli dlaczego nie rozwija się poczucie własnej wartości? Dlatego, że ono jest po prostu zatrzymywane z różnych takich, powiedziałabym, braków rodzica, z których on sobie nie zdaje sprawy. Ja chcę to podkreślić, że to nie jest tak, że my w tym, o czym rozmawiamy, obwiniamy rodziców czy opiekunów, ale że chcemy pokazać, że
to, co było do nas mówione i to, jak się wobec nas zachowywano, spowodowało, że to życie się w nas zatrzymuje, ale co to oznacza? To oznacza, że my możemy to zmienić, czyli że to nie jest tak, że myśmy się urodzili z brakiem prawa do życia, tylko że to prawo do życia w nas te zakazy zatrzymały, zamroziły, a to oznacza, że my możemy je odmrozić, czyli wypuścić, zrobić przepływ życia. Tak, to też analiza transakcyjna bardzo mocno pokazuje, że no, opowiada jakby o źródłach i o przyczynach, natomiast też mocno stawia punkt taki, żeby właśnie unikać oskarżeń. Tak. Ponieważ no, myśmy dostali pewien przekaz od rodziców, dlatego że oni też mieli jakiś przekaz. W związku z tym oni nam, my mamy, jak zadecydowaliśmy w swoim życiu trochę na poziomie bycia dzieckiem, dlatego że rodzice nam przekazali pewien skrypt ze swojego poziomu dziecka. I jak będziemy, jak już zaczniemy mówić o tym, jak zacząć z tego wychodzić, jak sobie zacząć z tym radzić, to ja już teraz trochę tak zaparkuję w tej przyszłej rozmowie, że warto zacząć od tego, żeby odpuścić sobie oskarżanie i Tak. skoncentrować się na sobie, bo ja zawsze powtarzam, że jak się na sobie skoncentrujemy, to dopiero dostajemy moc. Dopiero jest staje się, no dopiero wtedy uzyskujemy pewien wpływ na siebie, tak? Ja bym jeszcze powiedziała, że to zaparkowanie pozwala, no, powtórzę moje ulubione sformułowanie, wypuścić z rąk sznurki przyszłości i użyć tych rąk do budowania dobrej teraźniejszości. Natomiast to, co jest ważne, to to, żeby zobaczyć, że te zakazy dostaliśmy, ale możemy je zmienić. W związku z tym, dzisiaj w tej rozmowie powiedzieliśmy o 12 różnych zakazach. Ja te punkty wrzucam pod naszym filmikiem. W następnej rozmowie powiemy o nakazach, a w kolejnej zaprosimy Państwa do tego, żeby przyjrzeć się temu, jak to wszystko zmienić, jak nauczyć się wybierać życie i co za tym idzie, budować i rozwijać w sobie poczucie własnej wartości. Dziękuję serdecznie. Dzięki wielkie.